Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem Piotrem Korczyńskim, specjalistą chorób płuc. Ta specjalizacja w medycynie nazywa się pulmonologia i pan doktor właśnie jest pulmonologiem. Pan doktor pracuje w Warszawie, w szpitalu przy ulicy Banacha. Jest to klinika przy Uniwersytecie Medycznym właśnie w Warszawie. Choroba, o której będziemy rozmawiać, jak mieliśmy możliwość się przekonać w naszych ostatnich filmach, Dominik Palarski, mistrz Polski, na nią choruje, zapada coraz więcej. Na nią też innych hodowców. Mieliśmy to kiedyś już dawno u kolegów Łepuch między innymi w Łęknicy. I też jeżdżąc po gołębnikach, przeprowadzając reportaże z hodowcami, w wielu przypadkach właśnie w prywatnych rozmowach często skarżą się na dolegliwości, które się z tą chorobą wiążą. Więcej może o tej chorobie, co ją wywołuje, jak z nią, że tak powiem, czy walczyć, czy można ją wyleczyć. W ogóle jak postępować, żeby jej uniknąć, powie nam właśnie pan doktor. Proszę bardzo, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Choroby układu oddechowego są bardzo ważne, patrząc jakby od strony jakości życia, problemów epidemiologicznych. Oddychanie czy możliwość oddychania jest niezwykle istotna. Natomiast pamiętajmy również o tym, że problemy z układem oddechowym czy choroby układu oddechowego mogą być bardzo różne. Dzisiaj wiem, że Państwa interesuje szczególnie jakby problem płuca hodowcy ptaków, czy płuco hodowcy gołębi. Natomiast proszę, apeluję do Państwa, żebyście nie myśleli, że tylko to jest jedna choroba, na którą można jakby cierpieć. Pamiętajmy o problemach, o chorobach odtytoniowych, pamiętajmy o zwykłej astmie. I jeżeli pojawiają się jakieś objawy, pojawiają się objawy duszności, kaszlu, nawracających dolegliwości oddechowych, zwróćcie się z tym do lekarza, zgłoście to, że pracujecie, czy zajmujecie się gołębiami, że nie palicie papierosy, czy macie jakieś problemy alergiczne. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy skupić się na płucu hodowcy ptaków, płucu hodowców gołębi. To jest choroba z grupy chorób śródmiąższowych, należy do grupy chorób pod wspólną nazwą alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Nie jest to częsta choroba i myślę, że wiele objawów, które mogą się gdzieś pojawiać, nie wynikają wcale z narażenia na antygeny produkowane przez gołębie. Tą substancją, która szkodzi, która może powodować uszkodzenie układu oddechowego, jest mucyna. To jest białko, które jest produkowane przez przewód pokarmowy ptaków różnych, nie tylko gołębi. I następnie ono znajduje się w wydalinach, w odchodach gołębich, w gołębnikach, na deskach, wolierach, w miejscach, gdzie te gołębie żyją. Następnie Państwo jako hodowcy, którzy chcą oczyścić te gołębniki, wdychają ten antygen głęboko do układu oddechowego i tam następuje pewien ciąg reakcji immunologicznych, różnych nieprawidłowych reakcji, które powodują różnego rodzaju objawy. I teraz o tych objawach chciałem Państwu powiedzieć. Otóż można spotkać się z objawami ostrymi. Objawy ostre, czyli takie, które pojawiają się szybko, około 6, 8, 10 godzin po ekspozycji na ten antygen. To są objawy pod postacią gorączki, takiego uczucia rozbicia, trochę objawów grypopodobnych. I jeżeli duszności, jeżeli pacjent pojawiłby się u lekarza w tym czasie, to można wysłuchać pewne charakterystyczne dźwięki nad układem oddechowym, nad płucami. To są trzeszczenia, które różnią się od objawów na przykład astmatycznych. Taka choroba, jeżeli ona jest, tego typu objawy, jeżeli one się powtarzają, jeżeli następują jakby kolejne dni, tygodnie, lata ekspozycji, przechodzi w postać podostrą, która może doprowadzić ostatecznie do takiej formy przewlekłej, która charakteryzuje się już zmianami takimi dokonanymi w układzie oddechowym. Dochodzi do włóknienia płuc, do trwałych zniszczeń.
I, no i to już jest taki, taki etap choroby, chorowania, który jest nieodwracalny, tak jest. Więc oczywiście, jeżeli pojawiają się objawy chorobowe, no to najpierw trzeba je zdiagnozować, czy rzeczywiście one mają związek z ptakami, z antygenami, tymi ptasimi. No jeśli tak, no to oczywiście należy myśleć o jakimś, no idealnie jest unikać kontaktu. Natomiast ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest pasjonatem, hobbystą, to jest to raczej niemożliwe. Natomiast wtedy trzeba bardzo ograniczyć kontakt, starać się używać odpowiednich filtrów, masek, starać się używać odzieży ochronnej. Więc jakby taki cała ta taka profilaktyka, no, kontaktu, i ona jest rzeczywiście potrzebna. I to no, w pewnej mierze również zmniejsza postęp choroby, natomiast nie zatrzymuje oczywiście. I jakby ta choroba będzie się może w nieco wolniejszym tempie, ale będzie się dalej rozwijała. Jeśli chodzi o możliwości leczenia inne, na przykład, no bo ktoś by powiedział, że można brać jakieś leki, można brać leki wziewne, tabletki, to tutaj niestety nie ma żadnej dobrej metody leczenia takiego farmakologicznego. Oczywiście w sytuacjach ostrych, kiedy dochodzi do znacznego pogorszenia funkcji oddechowych, kiedy pacjenci wchodzą w niewydolność oddechową, wówczas stosuje się bardzo takie ciężkie, poważne leczenie, choćby sterydami. Niemniej jest to leczenie bardziej objawowe, w niewielkim stopniu przyczynowe, no i nie pozwala na, tak naprawdę nie pozwala na pełne wyleczenie pacjenta. Czyli po prostu, jeżeli już ktoś zachoruje na tą chorobę, to jedynym sposobem, żeby jak najmniej, że tak powiem, odnosić w przyszłości jakiekolwiek skutki tego, czyli w postaci tego, co pan doktor mówił, tego włóknienia, a powiedzmy jeszcze to włóknienie pęcherzyków płucnych, to jest po prostu uszkadzanie ich do takiego stopnia, że te części płuc po prostu przestają już wchłaniać powietrze, tak? Tak jest. Nie można oddychać. Włóknienie to jest trwałe uszkodzenie, tak jakbyśmy, nie wiem, mieli bliznę na ręku, na skórze. To jest trwałe zniszczenie, zwłóknienie tej prawidłowej struktury pęcherzyków płucnych. Czy to miejsce jest, ono jest, ale jest nieaktywne oddechowo, tam nie dochodzi właśnie do wymiany gazowej. Pacjent ze zwłókniałym układem oddechowym, ze zwłókniałymi płucami, tak jakby nie oddychał. Ciężko oddycha po prostu. Ciężko oddycha. Oczywiście są pacjenci, którzy, to nie jest tak, że to jest zmiana, która się dokonuje z dnia na dzień. Natomiast w trakcie postępu choroby pacjenci coraz częściej zgłaszają duszność, początkowo duszność wysiłkową, następnie przechodzi to również w duszność spoczynkową i codzienna aktywność, toaleta, poruszanie się w obrębie domu, kuchni sprawia duży problem i no, chorzy stają się wręcz inwalidami, którzy nie są w stanie funkcjonować. Czyli po prostu, chcąc jak najmniej się narażać na tą chorobę, powinniśmy, też to jest no, takie troszeczkę, może tak wydać się dziwne, ale jak najmniej kontaktu z gołębiami. Natomiast myślę, że warto, żeby osoby, które w ogóle zaczynają to hobby, które zaczynają pracować z gołębiami, oni powinni już o tym pomyśleć zawczasu. Być świadomi, że tego typu objawy mogą się pojawić. To jest dosyć częste w populacji hodowców gołębi. Około 1/4, 1/5 osób ma prawo tego typu dolegliwości mieć, tego typu choroby mieć. I bardzo rzadko się chyba diagnozuje to, tak? Rzadko się diagnozuje, to jest trudna diagnostyka, wymaga rzeczywiście specjalistycznych oddziałów, specjalistycznego badania. Często jest mylona z innymi chorobami, choćby przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która jest wynikiem palenia papierosów, jest bardzo częstym problemem takim płucnym, astmą, lub jest wręcz bagatelizowana. Jest pacjenci, którzy mają objawy grypopodobne, trochę kaszlu.
objawy choroby mogą być mylone z innymi chorobami typu, nie wiem, przelkoobturacyjna choroba płuc, czy astma, czy inne rodzaje włókien. No i wymagają rzeczywiście dobrego oka lekarskiego, wymagają skupienia się na objawach, na dobrych wywiadach. Jak, przepraszam, przerwę, czyli idąc do lekarza, powinniśmy też od razu lekarzowi też wskazać, że jesteśmy na przykład hodowcami gołębi i że na przykład dużo czasu spędzamy w gołębnikach, czy mamy dostęp, po prostu jesteśmy narażeni na te alergeny, o których pan doktor mówił, na te odchody gołębia tego typu, tak? Tak jest, należy zwrócić uwagę, powiedzieć lekarzowi, czym się zajmujemy, jaki jest nasz charakter, nie wiem, życia, pracy. Powiedzieć o gołębiach, oczywiście, to jest ważne, bo to też pozwoli być może w troszkę inne podjąć takie decyzje diagnostyczne. Pacjenci wymagają bardzo takich wyrafinowanych badań czynnościowych, które rzeczywiście nie wszędzie w Polsce można wykonać. Wymagają często wykonania tomografii komputerowej, żeby dokładnie ocenić te zmiany w miąższu, żeby zobaczyć, czy pewne charakterystyczne zmiany w tomografii, które świadczą o włóknieniu, pojawiają się. No i to wtedy, jeżeli hodowca gołębi wie o tym, że ma płuco hodowcy ptaków, że ma chorobę, która jest związana z tymi gołębiami, no to jeżeli się oczywiście nie zrezygnuje ze swojego hobby, no to przynajmniej bardzo ograniczy kontakt, być może do tych takich najpiękniejszych momentów, nie wiem, pracy z gołębiami. Natomiast być może choćby to czyszczenie gołębników, ktoś nam może pomóc, który tej choroby nie ma. I też stosować te środki wszystkie, które pan doktor mówi. I koniecznie trzeba stosować maski, chronić się, chronić układ oddechowy, chronić wejście jakby do dróg oddechowych, jeśli chodzi o te pyły. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo pan doktor mówił o tych objawach, że to może być taka gorączka, kilka godzin występująca po kontakcie z tymi alergenami. Może to być też takie ogólne objawy przypominające grypę, ale też występują chyba w tej chorobie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pan doktor wspominał, są choroby takie objawy bardzo intensywne, że mogące prowadzić do takich, bardzo takie radykalne, tak? To znaczy, mogą pojawiać się te takie nagłe objawy pod postacią duszności, pod postacią... Zasłabnięcia też, czy nie? Nie, zasłabnięcia nie. Nie, zasłabnięcia nie. Zasłabnięcia nie. To znaczy, zasłabnięcie to jest jakby objaw, który może, nie wiem, który może być pochodną jakiegoś bardzo nasilonego kaszlu. Natomiast samo zasłabnięcie jakby nie powinno być związane z kontaktem z gołębiami. Rozumiem. Czyli po prostu dla nas taki wniosek hodowców na przyszłość, że ci, co zaczynają, to żeby od samego początku już zwracali uwagę na to, żeby stosować te różnego rodzaju fartuchy ochronne, odzież ochronną, też różnego rodzaju maski chroniące nasze drogi oddechowe, żeby jak najmniej tych pyłów wdychać, które są. Nie tylko te, które są z gołębnika wynikające z tego, co pan doktor mówił tutaj, z odchodów, te tam, gdzie się tam miocyna, tak, wydziela i później jest, że tak powiem, magazynowana jeszcze, tym bardziej, że jak tutaj pan doktor wspominał wcześniej, co rozmawialiśmy, że to nawet kilka lat, kiedy już gołębi nawet nie ma w gołębniku, to ona w dalszym ciągu może jako czynnik aktywny pozostawać, tak? No niestety, to okazuje się, że nawet likwidacja gołębnika, likwidacja tego miejsca, w którym żyły gołębie, ona nie zabezpiecza nas, czy nie gwarantuje jakby oczyszczenia powietrza, czy oczyszczenia środowiska. Ten antygen pozostaje przez wiele, wiele lat w środowisku. Stąd na pewno te gołębniki nie powinny być w miejscach, w tych, które się mieszka. No, czyli na przykład odsunięte od jakimś. Czyli takie na przykład, że jak trzymamy gołębia, mamy na przykład nad stryszek, nad domem, to jest takich rozwiązań powinniśmy w swojej pracy unikać. Czyli dobrze jest tak, jak się gołębnik ma oddalony też od domu w ogóle, też żeby dla innych tych, którzy na przykład. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli ktoś jest szczególnie wrażliwy, jeżeli ktoś z naszych współmieszkańców ma taką szczególną predyspozycję do tej choroby, to może chorować
właśnie nie pracując, nie będąc częstym gościem tego gołębnika. Czyli by można na ubraniu nawet przenieść to po prostu. Też. Natomiast pamiętajmy, że zwróćmy uwagę też na inne osoby, które nie są bezpośrednio związane z tą hodowlą gołębi, czy nie mają podobnych objawów. Pamiętajmy również o tym, że jakby ta ochrona układu oddechowego, ona też jest potrzebna nie tylko jeśli chodzi o barierę przed pyłem, ale również na przykład jeśli chodzi o palenie. Jeżeli ktoś pali i ma płuco hodowcy ptaków, to przebieg będzie dużo cięższy, dużo poważniejszy i to uszkodzenie, czy to trwałe uszkodzenie układu oddechowego, ono będzie dużo, dużo szybsze. Dużo szybsze. Dziękujemy panu doktorowi za informację o tej chorobie, która tutaj dotyka, tak jak pan doktor wspomniał, wielu hodowców, ale też podajmy może numer telefonu do pana doktora, gdyby ktoś chciał jakieś pytania miał więcej. Jeszcze panie doktorze, proszę bardzo. Jeżeli ktoś z państwa by miał jakieś pytania, to proszę, zapraszam. Telefon mój jest 604-609-990. Też może na stronę internetową wejść, zobaczyć. I strona internetowa, zapraszam również, to jest www.korczynski.com.pl. Także pan doktor, jeszcze tutaj wspomnę, zajmuje się nie tylko tą chorobą, o której mówiliśmy, ale ogólnie, tak jak powiedziałem, jest pulmonologiem, jak również internistą i wszelkie, że tak powiem, hodowców dotykające choroby związane z płucami. Można sobie tutaj u pana doktora, że tak powiem, jakieś porady, informacji odnośnie tych właśnie schorzeń zaczerpnąć. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.